Witam wszystkich serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak przygotować sernik piernikowy. Pachnący mocno świętami, kremowy i po prostu pyszny. Spróbujcie koniecznie. Zapraszam na przepis. Zaczynamy od przygotowania kruchego ciasta. Mam tutaj w misce robota przygotowane 400 g mąki pszennej tortowej. Dodam sobie do niej 2 żółtka, białka z nich zostawię do masy serowej, łyżkę śmietany 18, 5 łyżek cukru pudru, dwieście gramów masła łyżkę kakao i łyżeczkę przyprawy do piernika. Wyrabiamy gładkie ciasto. Gotowe, wyrobione ciasto dzielę na dwie części, jedną większą, drugą trochę mniejszą. Obie zawijam w folię spożywczą i wstawiam do lodówki na około 1 godzinę. Wyłożyłam sobie papierem do pieczenia blaszkę o wymiarach 24 cm, to jest kwadrat. Wyciągnęłam z lodówki większą część ciasta. Ono jest teraz fajne, twarde, zbite. Będzie się super ścierać na tarce. Ścieramy na tarce o jarzynowej, o grubych oczkach. Na cały spód naszej blaszki. Tak przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, góra-dół i będę piekła około 15 minut, a w międzyczasie przygotuję sobie warstwę serową. Do masy serowej potrzebujemy ser. Ser z wiaderka, mam tutaj około kilograma już w misie robota. Dodam sobie do sera 130 g cukru. I 150 g jogurtu śmietankowego. I 1/3 łyżeczki cynamonu. Zacznę teraz ucierać moją masę. W międzyczasie, jak już mi się ładnie połączy z cukrem, dodam jeszcze sobie 50 g mięciutkiego masła. Dodam również budyń śmietankowy i 4 jajka po jednym. Dodaję również białka, które zostały mi z ciasta kruchego. Masę mam już prawie gotową i teraz do masy dodam jeszcze otartą skórkę z pomarańczy. Możecie również zamienić na kandyzowaną, jak wolicie. Jeszcze wymieszam tylko chwilę ze skórką. I masa gotowa. Spód mi się już fajnie podpiekł. Teraz wylewam na niego moją masę serową. Na wierzch sernika wyciągnęłam mniejszą część ciasta z lodówki
i również ją zetrę na samą górę. Tak przygotowany sernik wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni, również góra-dół, także zmniejszyłam o 10 stopni. I będziemy piekli około 60 do 70 minut. Pod koniec pieczenia, na ostatnie 10 minut, zmniejszamy temperaturę do około 130. Sernik upieczony, zostawię go w uchylonym piekarniku. Wyłączonym oczywiście. Niech sobie stygnie. Około pół godziny. Potem możemy go wyjąć. Sernik już stygł sobie pół godziny w piekarniku. Teraz poczekam, aż całkowicie wystygnie i wstawię go do lodówki. Najlepiej na całą noc. Serniki w lodówce zawsze fajnie miękną i robią się bardzo kremowe i delikatne. Sernik stał już w lodówce całą noc. Wyjęłam go około godziny temu, żeby troszeczkę zmiękł, nie był taki sztywny po lodówce. I możemy kroić. Możecie jeszcze posypać oczywiście cukrem pudrem i udekorować go odrobinę. Ciasto nie jest za słodkie, więc spokojnie możecie posypać nawet cały wierzch. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!